Cześć. Witam Cię na kanale Przewodnicy Duchowi w serii, w której relacjonuję doświadczenia z pogranicza śmierci. Dziś przyjrzymy się doświadczeniu Rona Krugera, który w 1962 roku, w wieku 15 lat, uległ wypadkowi samochodowemu, co doprowadziło go do bardzo głębokiego i pełnego znaczenia i wiedzy przeżycia. Kilkadziesiąt lat później, po właściwym przetrawieniu tego zdarzenia, Ron opisał swoje doświadczenie w książce pod tytułem A Higher Good, czyli Wyższe Dobro. Poniższa relacja jest fragmentem tej książki, a przytaczam ją za stroną Near Death Experience Research Foundation, czyli Fundacji na Rzecz Badań nad Doświadczeniami z Pogranicza Śmierci. Źródło w opisie. Posłuchajmy. W 1962 roku Ron miał 15 lat. Razem ze swoim przyjacielem wybrali się autostopem nieopodal ich rodzinnego miasta Breeze do baru znanego z obsługiwania nieletnich. Około pierwszej w nocy umówili się na podwózkę powrotną do domu z młodym mężczyzną z ich miasta, który miał na imię Richard. Wracając, Richard jechał bocznymi drogami, aby uniknąć patrolu policyjnego. Samochód Richarda był dość szybki, ale był stary, a przy dużej prędkości hałas drogowy zagłuszał rozmowę i muzykę radia. Wszyscy zamilkli. Nie wiadomo, czy Richard zasnął, czy po prostu nie zauważył rozwidlenia drogi. Nawet nie dotknął hamulca. Samochód wyskoczył w powietrze przez nasyp rowu i zniszczył ogrodzenie z drutu kolczastego, a następnie upadł w rowie i potoczył się dalej po pastwisku. Wszystko wydawało się dziać w zwolnionym tempie. Prawdopodobnie pokonali tę odległość w kilka sekund, ale wydawało się, że trwa to o wiele dłużej. Następnie auto uderzyło w drzewo. Ranny Ron został przetransportowany do szpitala, a następnie zapadł w nieświadomość. Dalej Ron relacjonuje. Nagle stałem się całkowicie świadomy. Bardziej świadomy niż kiedykolwiek. Bardziej czujny niż kiedykolwiek. Byłem całkowicie wolny od zmartwień i wątpliwości, irytujących fizycznych doznań i ograniczeń. Unosiłem się w pobliżu wysokiego sufitu pomieszczenia w szpitalu Breeze Community. Wtedy wydawało się to całkowicie naturalne i normalne. Są tacy, którzy myślą o śmierci jako o długim śnie lub odpoczynku. Sen jest potrzebny tylko żywym. Umarli są tak energetyzowani przez przytłaczającą, samonapędzającą się i nieograniczoną siłę, że sen nigdy nie jest potrzebny. Rozpoznałem doktora Kettera w pokoju. On i dwie pielęgniarki gorączkowo nad kimś pracowali. Płyn z kroplówki spływał do jednego z jego ramion, a druga kroplówka z krwią była podłączona do drugiego ramienia. Jedna pielęgniarka wykonywała uciśnięcia klatki piersiowej, druga mocno trzymała jego podbródek jedną ręką, a drugą przyciskała do boku jego szyi, aby spowolnić krwawienie. Doktor Ketter zszywał rany ze zręcznością i szybkością godną podziwu. Wtedy zdałem sobie sprawę, że pracują nad moim ciałem. Musiałem się dokładnie przyjrzeć, żeby się upewnić. Martwe ciało bez duszy ma niewielką odrębność od innych. W rzeczywistości większość różnic, które zauważamy w twarzach i kształtach ciała naszych bliskich, to w dużej mierze wyolbrzymienie naszych umysłów. Są to nawyki ego do izolowania nas od naszych bliźnich i osądzania innych na podstawie pozorów. Kiedy umrzemy i zdamy sobie sprawę z uniwersalnego połączenia z całą ludzkością, przez tę samą siłę życiową, te charakterystyczne cechy mieszają się i rozmywają w ogólny kształt i wygląd człowieka. Uświadomiłem sobie wtedy, że nie żyję i właściwie to mnie ucieszyło. Wiedziałem też z wdzięcznością, że to, co robili lekarze i pielęgniarki, nie dawało skutku. Ostatnią rzeczą, jakiej chciałem, był powrót. Leżące tam ciało nic dla mnie nie znaczyło. To był tylko kawałek mięsa. Fizyczne ciało jest tylko narzędziem i mógłbym je odrzucić z taką samą pasją, jaką żywiłbym do złamanego młotka.
Niech umarli grzebią umarłych, powiedziano, i pamiętam, że pomyślałem, że na pogrzeby marnuje się dużo ziemi i mnóstwo pieniędzy. Lepiej oddać swoje narządy żywym lub całe ciało nauce. Przez 15 lat byłem w doskonałej kondycji fizycznej, ale nigdy nie czułem się tak wspaniale. Na ziemi nie ma doświadczenia ani stanu wywołanego chemicznie, z którym można by to porównać. Najlepsze, co mogę wymyślić, to to, w najlepszy dzień twojego życia przeżywasz rozdzielający ból w porównaniu ze stanem poza ciałem. Poczułem najwyższy spokój i całkowity brak strachu. Pławiłem się w blasku całkowitego i absolutnego bezpieczeństwa. Prostota i czystość przepływały przeze mnie. Wszystko, co złe, przerażające lub zagmatwane, pozostało w tej bryle mięsa. Moja prawdziwa tożsamość pozostała nienaruszona i czułem się cudownie pokorny, czysty i kochający. Bycie martwym błogosławi nas brakiem wszelkich informacji sensorycznych. Pozostajemy z naszymi prawdziwymi myślami i emocjami, naszą prawdziwą świadomością. Bez przytłaczającego wpływu zwodniczych instynktów przetrwania ego. Z drugiej strony wszystkie ludzkie bodźce sensoryczne są dezorientującym bałaganem. Jak na ironię, te same rzeczy, które sprawiają, że życie jest prawdziwe, nasza percepcja zmysłowa, są tymi samymi rzeczami, które czynią nasze życie piekłem. Budda miał rację, życie wiąże się z cierpieniem. Za życia jesteśmy jak uwięzieni, przykuci łańcuchami bólu i przyjemności naszych neuronów. Dopóki dążymy do przyjemności zmysłowej, musimy znosić ból. Z drugiej strony, duchowy pokój jest ostateczną błogością, która unosi się pod nieobecność percepcji zmysłowej, ignorując pomieszanie dobra i zła. Sposób, w jaki to właśnie opisałem, może dla niektórych brzmieć jak nieistnienie, ale jest to jedyne prawdziwe istnienie wielkiego i niewymownego pokoju, bezpieczeństwa i zrozumienia. Postrzeganie świata przez ego jest zbiorowo wzmocnioną iluzją. Być bez pragnienia lub zachcianek nie jest nieistnieniem. To stan, w którym wszystkie nasze zachcianki i pragnienia są spełnione. Gdy się unosiłem, poczułem cudowną moc wzywającą z góry. Szedłem do domu. Wszystko, co musiałem zrobić, to chcieć i podążać za tą mocą, a raczej pozwolić, by mnie wciągnęła. Myślałem o moich braciach, siostrze, matce i ojcu. Znałem ich ból, ich problemy, ich zamieszanie. Znałem proste rozwiązania dla każdego, ale wiedziałem też, że będą musieli znaleźć własną drogę. Szczęście jest puste, jeśli ktoś po prostu ci je wręcza lub prowadzi cię do niego na ślepo. Skierowałem więc swoją uwagę i wolę w stronę mocy i zacząłem się unosić. Sufit się rozpuścił i rozległ się szybki dźwięk, jakby uwolniła się duża próżnia i natychmiast znalazłem się w innym wymiarze. Chociaż podróżowałem do jasnego światła, nie podróżowałem przez żaden tunel. Podróż była jak mgnienie oka. Nikogo nie spotkałem po drodze. Dobrze znałem tę drogę. To, co nazwę niebiańskimi równinami, było pełne miłującego pokoju. Nieskończona przestrzeń wspaniałego światła spowijała i przenikała wszystko. To światło było równomiernie rozłożone i wydawało się, że delikatnie faluje wraz z polem mocy. Bezpośrednio przede mną, ale nieco niżej, stała grupa duchów. Mniej niż 100, ale więcej niż 50. Każdy duch miał swojego rodzaju tożsamość, ale były częścią siebie nawzajem. Jedna istota, jedna świadomość, wszystkie częścią jednej mocy. Po środku pierwszego rzędu były 3 orientalne kobiety. Uświadomiłem sobie, że wszystkie duchy składające się na tę istotę były moimi przeszłymi żywotami, a orientalne kobiety były moimi ostatnimi żywotami. Ich twarze były wyraźnie ludzkie, ale od ramion w dół ich kształty stopniowo się rozmywały. Ich ręce i nogi rozpuściły się na końcach. Unosząc się na tym samym poziomie, w rzędach, sprawiały wrażenie luźno połączonych ramionami. Były tam osoby obu płci i różnych narodowości. Żaden nie był zmarłym krewnym i nie rozpoznałem żadnego z nich z mojego niedawnego życia. Każdy z duchów żył kiedyś,
ale prawda, doświadczenie i mądrość każdego życia były integralną częścią całej grupy. Kiedy każda dusza powróciła, ich życie zostało pochłonięte przez wszystkich, więc nie było różnic między myślami a postawami w grupie. Każdy z nich dzielił całkowicie każde doświadczenie i każdą wiedzę z każdego życia w jednej świadomości. Podobnie jak przyprawy i inne składniki dodane do gulaszu, każdy dodany do mieszanki, ale wynikowy smak był jeden. Byłem nimi, a oni mną. Były całą moją przeszłością i były moją teraźniejszością. Komunikowali się ze mną jako jedność, nie za pomocą słów, ale na zasadzie telepatii. Każda myśl, bez względu na to, czy była to jedna prosta emocja, czy całe tomy informacji, przychodziły w pakiecie z natychmiastowym i pełnym zrozumieniem. Żadna wiadomość nie mogła być błędnie zinterpretowana, nie było problemów wywołanych składnią lub różnicami inteligencji. Ludzkie słowa są prymitywne, zawodne, używane bardziej do oszukiwania innych i nas samych, niż do przekazywania prawdy. Język może świadczyć o naszej wyższej inteligencji na Ziemi, ale na niebiańskich równinach jest odpowiednikiem pomruków i pisków. Stworzyliśmy słowa, aby oznaczyć, odróżnić i oddzielić wszystko. Dlatego myślimy o wszystkim i wszystkich jako o czymś osobnym. Słowa formują myśli i komunikację świata, ale są one całkowicie niewystarczające do opisania lub wyjaśnienia emocjonalnej komunikacji świata duchów. Na równinach istnieje tylko prawda, ale wyraża się ona nie tyle w pojęciach, ile w emocjach. Nawet odwiecznych prawd nie poznaje się w sensie dosłownym, odczuwa się je w sensie emocjonalnym. To właśnie, jak sądzę, oznacza niewypowiedziane Tao w starożytnych tekstach wschodnich. Na Ziemi komunikujemy się tylko za pomocą słów. Myślimy za pomocą słów. I chociaż możemy wypowiadać się ustnie o koncepcjach jedności, całości i jedności wszystkiego, co istnieje, robimy to z niekompatybilnymi słowami przeznaczonymi do separowania. To tak, jakby próbować zobaczyć dno jeziora przez mętną wodę. Solidna rzeczywistość tych hipotetycznych koncepcji nie może być w pełni doceniona przez umysł wyszkolony w słowie. Języki, które rozwinęliśmy, aby stworzyć naszą oddzieloną, skończoną rzeczywistość, są przyczyną naszej wrodzonej samotności, ponieważ w niej jesteśmy emocjonalnie i intelektualnie oddzieleni na krótki czas od innej duchowej istoty i uniwersalnego połączenia najwyższej miłości. Ten separatyzm sprawia, że boimy się i osądzamy. Zakwasza całą kulturę i moralność świata. Ponieważ pokładamy najwyższą wiarę w naszej zmysłowej rzeczywistości, możliwościach naszej własnej inteligencji i nauce, którą z nią tworzymy, jesteśmy skazani na życie rzeczywistością życia, które tworzymy na Ziemi. Ponieważ tak mocno w to wierzymy, to jest nasza rzeczywistość. Rzeczywiście skosztowaliśmy przysłowiowego drzewa wiedzy i zostaliśmy wyrzuceni z emocjonalnego ogrodu Eden. Na równinach wszystko jest nieskończone. Świadomość tego i Twojego miejsca w wiecznej chwili zapewnia nieomylne bezpieczeństwo. To miejsce nieskończonego bytu i nieskończonej radości. Na tej właśnie równinie, którą odwiedziłem, nie było potrzeby odpoczynku. Nie było też potrzebne jedzenie, woda, ani nic stałego z ziemi. Każda potrzeba, zachcianka i pragnienie zostało zaspokojone przez wszechpotężną siłę miłości. Ta miłość była tak potężna, tak niezwykle satysfakcjonująca, wszystko inne było niematerialne. Ta wszechpotężna moc miłości znacznie wykracza poza nasze egoistyczne interpretacje emocji. To jest sama siła życia i całego stworzenia. Nie jest neutralna, ale równa wszystkim, dobrym i złym, ponieważ każdy, kto wciąż musi znosić ziemię, jest mieszanką dobra i zła. Tylko my rozróżniamy stopnie, duch ostateczny jest bezstronną siłą uniwersalnej i bezwarunkowej miłości, wyższego dobra. Ta najwyższa miłość zalała mnie od istoty jako całości i czułem to samo do nich. To dawanie i otrzymywanie prawdziwie bezwarunkowej miłości było nie do opisania. Nic na ziemi nie może się z tym równać.
nie tylko odczułem tę ogromną siłę miłości od mojej istoty, ale od wszystkich istot na równinach. Istnieje wiele bytów i wiele poziomów, ale wszystkie są połączone tym samym polem mocy najwyższej miłości, która jest również podstawową substancją wszechświata. Ostatecznym osiągnięciem nauki nie jest zapewnienie nieśmiertelności poprzez odkrycie i opanowanie podstawowych praw natury uniwersalnej. Jej celem jest udowodnienie istnienia Boga i zapewnienie wiedzy, że nieśmiertelność jest nasza w innej sferze istnienia. Zamiast ograniczać tajemnicę miłości do badań psychologicznych lub filozoficznych, pewnego dnia nauka odkryje wszechpotężną siłę miłości i zmierzy ją tak, jak teraz mierzy elektryczność, grawitację i siły geotermalne. Kiedy nauka odkryje siły miłości i nauczy się, jak uwolnić ją z więzów ego, będzie miała odpowiedź na każde pytanie i zło trapiące ludzkość. Miłość, którą odczuwamy na Ziemi, jest ograniczona. Odczuwamy ją fragmentarycznie, dla niewielu i pod warunkami, ale na niebiańskich równinach miłość jest bezgraniczna. Tożsamości męskie i żeńskie są równe, ponieważ ludzki popęd płciowy nie istnieje po to, by komplikować emocje. Na równinach kochamy naszego bliźniego jak siebie samego, ponieważ naszym bliźnim jesteśmy my sami. Każdy duch wszędzie, w niebie i na ziemi, w równym stopniu zasługuje na naszą miłość. Zrozumiałem to wszystko w jednym przebłysku komunikacji, w jednej emocji, od tej istoty i zdałem sobie sprawę, że moja matka, ojciec i rodzeństwo nie byli ważniejsi niż najdalszy duch na równinach, ale nie byli też mniej ważni. Prawdziwa, uniwersalna miłość nie może mieć ulubieńców. Przez chwilę pozostawałem na zewnątrz i nieco ponad istotą, wymieniając miłość. Musiałem zrozumieć, że czekali na mnie i że wracam, by ich uczyć. Skinęli na mnie, abym do nich dołączył i podzielił się moimi doświadczeniami dla dobra i rozwoju całej jednostki. Jedynym celem życia jest rozwój duchowy, a mówiąc prościej, jest to proces uczenia się mądrości i mocy uniwersalnej, bezwarunkowej miłości. Wszystkie dogmaty różnych religii po prostu przeszkadzają, wprowadzając osądzającą i egoistyczną odmianę separatyzmu, który zaspokaja archaiczne i barbarzyńskie uosobienie człowieka. W końcu liczą się tylko ludzie, którym pomagamy i ludzie, których ranimy. To objawienie nie jest w pełni zrozumiałe, dopóki nie wrócimy na równiny i nie zbadamy go w świetle absolutnej prawdy. Moja istota wyciągnęła do mnie ramiona bez rąk, a ja ruszyłem w ich stronę, ponownie unosząc się w przestrzeni, po prostu z własnej woli. Wszedłbym do nich przez orientalne kobiety, ale gdy tylko zacząłem, poczułem, jak wzywa mnie moc Boga. Istota też to poczuła i opuściła ramiona. Zamiast być zawiedzeni, byli bardzo podekscytowani i zadowoleni, że udaję się na radę. Skręciłem w lewo, zapragnąłem tego i natychmiast tam byłem. Rada miłości jest centrum wszystkiego, co widzialne i niewidzialne. Niewyobrażalna siła promieniuje jako olśniewające światło we wszystkich kierunkach od trójcy duchów. To światło jest nieskończenie jaśniejsze niż słońce, a jednak nie zaszkodziło mi patrzenie na nie. Kolor wymyka się konkretnemu opisowi. Bliski jest połączeniu bieli i srebra. Te trzy duchy były podobnie jak moja istota oddzielne, ale w jakiś sposób połączone. Byli jednym i komunikowali się jako jeden. Miały te same ogólne kształty co moja istota, ale nie wyróżniały się rysami twarzy. Środkowy duch unosił się nieco nad duchami po obu stronach. Najważniejsza była ich pierwsza komunikacja telepatyczna. Teraz zdaję sobie z tego sprawę. Zrozumiałem, że ta trójca nie jest dokładnie Bogiem, są bardziej podobni do bóstwa. Są wszechobecnym ucieleśnieniem bezstronnej mocy. Moc, którą opanowali, nie jest kompozytem, ale samowystarczalną całością. To jest pierwsza przyczyna. Nie zna dobra ani zła. Jest neutralna. Choć namacalna i rozpowszechniona, ostateczna siła nie jest bytem, ale zasadą. To jest duch lub zasada, którą muzułmanie suficcy nazywają poza światami lub poza Allahem.
To doskonała miłość, bezwarunkowa i uniwersalna. Opisanie tego jest trudne, ponieważ opisanie tego oznacza nadanie mu struktury, a nic, co ma strukturę, nie może być nieograniczone ani nieskończone. Błądzimy więc za każdym razem, gdy próbujemy zdefiniować Boga w ramach parametrów naszego ustrukturyzowanego umysłu, używając ustrukturyzowanych słów i ustrukturyzowanych myśli, aby wyobrazić sobie ustrukturyzowane istoty. Tylko Trójca w pełni rozumie moc, my tylko to czujemy. Trójca zrozumiała paradoksalne siły mocy i tym samym stała się intelektualną manifestacją mocy. Nazywajcie tę Trójcę jak chcecie, ale żadna nazwa nie jest odpowiednia, ponieważ opanowawszy tajemnicę mocy, utracili indywidualną tożsamość. Tylko ta Trójka wie, kim są i gdzie. Są totalnym duchem, totalnym światłem, totalną miłością. Ta ostateczna siła pozostaje niedefiniowalna tak długo, jak długo próbujemy ją opisać w ramach naszego doświadczenia. Ale spróbuję. Wyobraź sobie, że ta bezforemna moc jest ogromnie nieskończona i równomiernie rozproszona w nieskończoności. Chociaż jest doskonała, pojedyncza i cała, dla zachowania jasnej retoryki muszę opisać, że ma trzy właściwości. Jest uniwersalna, bezwarunkowa i dobroczynna. Bycie dobroczynnym poza naszymi możliwościami zrozumienia spowodowało, że moc zapragnęła, aby inne rzeczy kochały. Więc wciągnęła się w sobie z ogromną mocą i prędkością, powodując ekstremalne stężenie czystej energii, która spowodowała implozję, która stopiła energię w cząsteczki, które znamy jako materię. Tak więc wszystko, co istnieje, jest jak oddzielony kawałek tej ostatecznej mocy. Reszta, jak mówią, jest historią. A więc prostą odpowiedzią na największą ze wszystkich tajemnic jest powszechny frazes: Bóg jest miłością. Ta ostateczna moc czystej miłości nie może należeć do żadnego ducha ani istoty duchowej, ani nawet do samej mocy. Jest odczuwana, akceptowana i rozumiana w różnym stopniu przez każdego ducha, ale pełną wiedzę o jej dokładnej naturze zna tylko Trójca. Trójca jest kanałem obiektywnego i subiektywnego zastosowania miłości. Pod tym względem Trójca jest Bogiem. Opisywanie Boga jako Trójcy lub istoty jest jednak chybione. Bóg jest duchem i należy go czcić jak ducha. Jest dobroczynną siłą miłości w naszych duszach i nie ma niewiele wspólnego z naszym wyglądem fizycznym. Wręcz przeciwnie, ukształtowaliśmy Boga na nasz obraz i przypisaliśmy mu zaimek osobowy. To humanizowanie Boga jest odwrotnością tego, w jaki sposób przypisujemy cechy ludzkie skromnej myszy i nazywamy ją Miki. Antropomorfizujemy Boga, czyli nadajemy mu ludzkie cechy. Bóg to nie jest ani on, ani ona, ani to. Bóg jest tym, który jest, ale ze względu na ograniczenia naszych języków i ramy naszego odniesienia, zaimek musi być użyty, więc używam zwyczajowego on. Obraz Boga w ludzkiej postaci, siedzącego na tronie, jest fałszywym bożkiem, tego samego rodzaju co złoty cielec. Długa biała broda i wszystkie inne fizyczne obrazy, które tworzymy, aby opisać Boga, są po prostu punktami odniesienia. Dlaczego istota, która może kształtować wszechświat swoimi myślami, miałaby potrzebować tak prostych narzędzi jak ręce? Jedynym sposobem, w jaki możemy tworzyć, to z pomocą naszych rąk. Więc wyobrażamy sobie Boga z rękami. To, co człowiek robi we wszystkich tych bożkach, to tworzenie obrazu, do którego człowiek może się osobiście odnieść. Im więcej studiuję religię, tym bardziej podejrzewam, że jedyną rzeczą, którą człowiek kiedykolwiek naprawdę czcił, był on sam. Czy to możliwe, że zamieszanie i spory o naturę Boga są spowodowane składnią, tłumaczeniami i interpretacjami? Czy wyrażenie jego wizerunek mogło pierwotnie oznaczać jego wyobraźnia? Unosiłem się przed tą Trójcą nieco poniżej ich poziomu. W obecności ich niezwykle życzliwej miłości nie czułem strachu i byłem pewien, że nie może mi się stać żadna krzywda. Ogarnął mnie jednak zachwyt, jak dziecko pod okiem doskonałego rodzica. Otrzymałem przegląd życia. Taki przegląd jest punktem kulminacyjnym naszego obecnego życia. To tam czerpiemy maksymalne korzyści z naszych ziemskich doświadczeń.
Podczas przeglądu ponownie odwiedzamy sceny z naszego życia i odczuwamy rzeczywisty ból lub udrękę, przyjemność lub miłość, które zadaliśmy innym. Stajemy się obiektem naszych działań. Zrozum jednak, że te doświadczenia trwają tylko przez krótki czas, wystarczająco długo, abyśmy zrozumieli, o co chodzi. Celem tego przeglądu nie jest kara, ale duchowy wzrost poprzez zrozumienie konsekwencji naszych działań, a tym samym zwiększenie współczucia dla innych. Największą ironią jest jednak to, że za każdym razem, gdy ranimy kogoś innego, ostatecznie ranimy siebie. Nadal mamy wolną wolę w sferze duchowej, ale ponieważ panuje całkowita uczciwość, nasza wola bardziej przypomina wolę Bożą. Ciemność wątpliwości nie może naruszyć światła prawdy. Znamy lub wyczuwamy proste prawdy, a wiara staje się faktem. Nie ma potrzeby intelektualizować, analizować, porównywać, racjonalizować, usprawiedliwiać ani praktykować żadnego z przerażających procesów myślowych związanych z przetrwaniem, które składają się na naszą ziemską egzystencję. W świetle absolutnej prawdy dokonujemy przeglądu własnego życia w poszukiwaniu oświecenia. Ten ostateczny sąd, którego wszystkich nas nauczono się bać, nie ma nic wspólnego z decyzją pomiędzy niebem a piekłem, choć łatwo zrozumieć, w jaki sposób to błędne przekonanie jest promowane przez kierujących się egoizmem ludzi, którym brakuje pełnej wiedzy o Bożej miłości. Trójca dała mi również możliwość obejrzenia, niczym kroniki filmowej, przeszłych wydarzeń oraz możliwych i prawdopodobnych przyszłych wydarzeń. Należy jednak zauważyć w tym miejscu, że wydarzenia na świecie nie są z góry predeterminowane przez Boga. Istnieje niezawodne prawo ostatecznego dobra. Zło jest niszczycielem, ostatecznie niszczy samo siebie i pozostaje tylko dobro. Ale to, co się dzieje po drodze, jest bezpośrednim wynikiem wyborów, których dokonujemy jako jednostki i społeczeństwa. Niemniej jednak, tak jak my mamy ograniczoną wiedzę o przyczynie i skutku, tak Bóg ma najwyższą wiedzę o przyczynie i skutku na skalę uniwersalną. Pod koniec sesji dano mi do zrozumienia, że mogę mieć udział we wpływie na te wydarzenia, a może nawet w ostatecznym wyniku tych przyszłych wydarzeń, jeśli wrócę na Ziemię. To był jedyny moment w moim doświadczeniu śmierci, kiedy poczułem obawę. Stanowczo i kategorycznie odmówiłem. Po zobaczeniu niebiańskiego planu, Ziemia była ostatnim miejscem, w którym chciałem być. Poza tym wiedziałem, że to, co sugerowali, wiązało się z wielkim bólem. Znacznie większym niż to, czego już doświadczyłem. Nie mogli wysłać kogoś innego? Dali mi zrozumieć, że każdy duch jest ważny w swoim unikalnym wkładzie w porządek rzeczy. Nie wydali żadnego rozkazu. Dano mi do zrozumienia, że decyzja o powrocie należy do mnie. Ale dalej doradzali mi prawdy, których nie mogłem kwestionować, odwołując się do zwiększonego współczucia i miłości, jakie zyskałem dzięki przeglądowi życia. Kiedy poczułem, że moja wola zaczyna się podporządkowywać, zastosowałem najbardziej drastyczny środek, na jaki mogłem się zdobyć. Walczyłem ze sobą, a nie z nimi, i padłem na kolana, błagając, żeby zwolnili mnie z tego zadania. Chciałem zostać. Przyjęli ten czyn z przytłaczającym wybuchem miłości, który przeniknął moją istotę jak silny, ciepły wiatr i dali mi do zrozumienia, że cokolwiek wybiorę, nie zmniejszy to ich miłości do mnie. Potem, wstydzem się o tym mówić, rzuciłem się na ziemię jak małe dziecko, kopiąc i krzycząc w emocjonalnym napadzie złości. Trójca tylko się do mnie uśmiechnęła i napełniła mnie kolejnym wybuchem miłości. Uspokoiłem się, mój wybór został dokonany. Spędziłem więcej czasu w ich obecności, wymieniając się mocą. Byli cierpliwi wobec mnie bez końca, bo cała historia wszechświata jest tylko mgnieniem oka w obliczu wieczności, a narada z Bogiem jest jak przerwa, w której czas nie istnieje. Po jakimś czasie poczułem się odnowiony, wzmocniony i odważny, więc skręciłem w prawo, zapragnąłem tego i wyszedłem. Natychmiast znalazłem się z powrotem na równinie, z powrotem przed moją istotą, unosząc się nad nimi nieco wyżej niż wcześniej. Zacząłem dzielić się z nimi tym, co wydarzyło się w Radzie, ale zdałem sobie sprawę, że część z tego została już zablokowana.
Może podzielili się ze mną wiedzą, której nikt, kto wraca na ziemię, nie może zachować ani zrozumieć. A może podzielili się wglądem, który miałem jeszcze odkryć samodzielnie. Taka jest odpowiedzialność wolnej woli. Moja istota była rozczarowana moim odejściem, ale przyjęli moją decyzję bez zastrzeżeń. Chociaż zdawałem sobie sprawę, że wiele z tego, co Rada mi ujawniła, zostało już zablokowane, nie zdawałem sobie wówczas sprawy, że znaczna część wiedzy, którą zachowałem po śmierci, nie będzie miała sensu, kiedy wrócę na Ziemię. Wracałem z wiedzą, której nie będę w stanie rozszyfrować przez wiele lat. Najgorsze było to, że wracałem nie wiedząc dokładnie, co mam robić. To spowodowało, że się zawahałem, ale tylko na chwilę. Zawarłem pewien rodzaj paktu ze sobą i z Bogiem. Nie było wielkiej różnicy, ponieważ kiedy jesteśmy wierni najgłębszym pragnieniom naszej duszy, jesteśmy wierni Bogu. Zwróciłem swoją wolę w dół i z kolejnym głośnym odgłosem próżni znalazłem się z powrotem w sali szpitalnej. W efekcie mojego doświadczenia rozumiem, że obecnie przechodzimy przejście, bóle porodowe, jeśli wolicie, narodzin wieku dobroczynności. Chociaż nie potrafię dokładnie powiedzieć, kiedy to nastąpi, wierzę, że jest to bliskie. Nastąpi w ciągu kilku następnych pokoleń. O swoim doświadczeniu nie rozmawiałem z innymi osobami przez 20 lat. W efekcie mojego doświadczenia mam przekonanie, że jest wyższe dobro. Moje przystosowanie się do świata po powrocie z doświadczenia śmierci. Gdybym był starszy, mogłoby być inaczej. Ale jak większość nastolatków, byłem bardzo podatny na wpływy, nie zdając sobie z tego sprawy. Moje wyobrażenia o świecie zostały ukształtowane przez małe miasteczko w południowym Illinois. Breeze było głównie zamieszkane przez osoby pochodzące z Niemiec i wiary katolickiej. Miasteczko liczyło 3000 osób, miało 30 barów. Byłem bankartem z rozbitej rodziny, mieszkającym po złej stronie miasta. Większość porządnych mieszkańców Breeze albo kategorycznie odmawiała swoim dzieciom kontaktu ze mną, albo zawsze miała jakąś wygodną wymówkę. Nawiązałem więc silne więzi z podobnymi, niewinnymi wyrzutkami z peryferii. Przypuszczam, że wszyscy działaliśmy zgodnie z przyrodzonym prawem, które bombardowało nas ciągłymi wiadomościami o naszej niższości. Nie byliśmy chłopcami śpiewającymi w chórze, ale nie byliśmy też złymi chłopcami. Prawda była taka, że byliśmy znacznie lepsi niż większość ludzi, którzy surowo nas oceniali. Jako młodzi przeciwstawiliśmy się tej hipokrytycznej niesprawiedliwości, która tylko usprawiedliwiała ich stereotypowe opinie. W pewnym sensie zaakceptowaliśmy ich protekcjonalny wyrok i pozwoliliśmy im zdefiniować, kim jesteśmy. Biegaliśmy razem, więc postrzegano nas jako gang. Niektórzy nazwali nas nawet gangiem z East Side. Dodatkowo teraz, po wypadku, miałem blizny na całej twarzy i dziwne oczy, które sprawiały, że wielu czuło się niekomfortowo. Przez pierwsze kilka miesięcy po wypadku żyłem w skrajnym poczuciu spokoju. Nawet nie myślałem o wyjściu z moimi przyjaciółmi, ponieważ ich pomysł na zabawę przestał mi się podobać. Moje stare obsesje na punkcie seksu i akceptacji zniknęły. Czułem miłość do wszystkich, wpatrując się w ich oczy. Mogłem komunikować się z esencją ich istot w taki sam sposób, jak robiłem to z moją istotą i Bogiem podczas doświadczenia śmierci. Niestety, była to komunikacja w jedną stronę. Mogłem odbierać, ale nie mogłem wysyłać i rzadko wiedziałem, co powiedzieć. Wielu z nich cierpiało z powodu poczucia winy. Niektórzy z nich, jak sądzę, wyczuwali, że potrafię odczytać ich winę. I to sprawiało, że czuli się nieswojo. Najbardziej niepokojące było to, że zdecydowana większość z nich pracowała pod rażącym, błędnym pojęciem Boga. Byli obciążeni przez mściwego Boga, którego stworzył człowiek. Katolicyzm z połowy wieku mocno zakorzenił się w ich przepełnionych poczuciem winy usposobieniu. Większość z nich szczerze prosiła o przebaczenie za swoje grzechy. Wszyscy dobrzy katolicy często chodzą do spowiedzi, ale niewielu z nich naprawdę myśli, że prowadzi to do całkowitego rozgrzeszenia. Nie zdawali sobie sprawy, że przebaczono im, zanim jeszcze o to poprosili, ale niezdolność do wybaczenia sobie trzymała ich w izolacji, w samotnym więzieniu poczucia winy. O wiele łatwiej jest wierzyć w Boga, niż wierzyć, że Bóg wierzy w ciebie.
Desperacko chciałem złagodzić to zamieszanie, ale nie wiedziałem jak. Moje pierwsze kilka prób zakończyło się ponurymi porażkami. Wydawało się, że nikt nie uwierzy 15-letniemu chłopcu o złej reputacji i z bliznami na twarzy. W rzeczywistości, zamiast przybliżać ich do Bożej miłości, oddalałem ich. Wszystkie moje pierwsze spotkania sprawiały wrażenie, jakbym dodawał im strachu i złości, zamiast pokoju i miłości. Wiedzieli, że się zmieniłem, w porządku, ale musieli pomyśleć, że zwariowałem. Za każdym razem, gdy patrzyłem komuś w oczy, wydawało mi się, że jest to co najmniej niekomfortowe. Jeden nawet wzdrygnął się, ale miał dobry powód. Kiedy spojrzałem mu w oczy, zobaczyłem, że zrobił okropne rzeczy dzieciom. Za każdym razem, gdy widziałem coś okropnego lub bolesnego za czyimiś oczami, bolało mnie to prawie tak samo jak ich. Bardzo młodzi i większość bardzo starych było w porządku, ale prawie wszyscy pomiędzy mieli brudne, małe sekrety, które zżerały ich wnętrzności i zaciemniały ich osądy. To było frustrujące i bolesne. Moja biedna mama cierpiała na depresję, a jak dodała alkohol, to było naprawdę źle. Popełniłem błąd, próbując przemówić jej do rozsądku i rozmawiać o Bożej miłości, kiedy piła. Nie mów mi tego gówna, jak ci przeklęci hipokryci tutaj, powiedziała. Spojrzałem jej w oczy i zobaczyłem głęboki ból zadany przez ojca, który wykorzystał ją jako dziecko i zaczęła płakać. Potem większość czasu spędzałem na świeżym powietrzu. To w lesie i nad strumieniami świat nabierał sensu i wydawał się przyjazny. Byłem częścią tego naturalnego świata, ale czułem się obcy wśród ceglanych budynków i wydętych ego. Żaden człowiek i nic stworzonego przez człowieka nie pasowało do mnie. Sprzęt elektroniczny nie działał prawidłowo w mojej obecności. Na początku myślałem, że to zbieg okoliczności, jednak po jakimś czasie zauważyłem, że za każdym razem, gdy zbliżam się do mamy, gdy korzystała z miksera elektrycznego, wyłączał się on, jakby miał zwarcie. Mieliśmy telewizor z przyciskiem na górze, który po naciśnięciu przełączał kanały. Za każdym razem, gdy zbliżałem się do niego, szybko przerzucał kanały i nie zatrzymywał się, dopóki się nie odsunąłem. Pewnego razu mama, zaniepokojona moją bezczynnością i spokojem, nalegała, abym poszedł z nią do lokalnego klubu, gdzie poproszono ją o zaśpiewanie. Chciała, żebym usiadł przy stoliku najbliżej sceny, ale szybko zorientowałem się, że dopóki jestem blisko sceny, żaden sprzęt nie działa poprawnie. Mikrofony piszczały w okropnym proteście, a wzmacniacze gitarowe wariowały. Bez względu na to, jakich regulacji dokonali, piski i szumy powróciły. Przeniosłem się kilka kroków do tyłu i przedstawienie trwało dalej. Później przeniosłem się z powrotem naprzód i wróciły te same piski. Wszystko to wprowadzało zamieszanie i alienację. Chciałem wrócić do domu, do mojego prawdziwego domu, z powrotem do mojej istoty. Kilka miesięcy po wypadku przyjaciel przyszedł do mnie i pojechałem z nim. Gang robił te same stare rzeczy, które zwykle obejmowały alkohol. Postrzegali ten sposób myślenia i działania jako zabawę i wolność. Teraz postrzegałem to jako żałosną przykrywkę dla ich bólu, strachu, dezorientacji i złości. I czułem, że ostatecznie zabije to większość z nich w taki czy inny sposób. Tak często to nie nasza determinacja kieruje naszym przeznaczeniem, ale nasze zamieszanie. Poruszony współczuciem zacząłem mówić do nich wszystkich z mądrością i artykulacją, która mnie zaskoczyła. To było tak, jakby przemawiał przeze mnie ktoś inny. Ktoś, kto dokładnie wiedział, co powiedzieć, bez żadnego namysłu z mojej strony. Przez chwilę wszyscy za nie mówili. Wtedy jeden z nich zakwestionował logikę jednej z moich wypowiedzi. Ponieważ mogłem czytać w jego duszy, wyjaśniłem to w hipotetyczny sposób, który odnosił się bezpośrednio do problemu, który go niepokoił, nie zdradzając reszcie jego sekretu. Wyraźnie się uspokoił, a mnie napełnił pokój i miłość. Wreszcie, to zadziałało. Dotknąłem czyjejś duszy. Staliśmy wszyscy w milczeniu przez kilka sekund, a potem jeden z chłopców, nazywany doktorem, odwrócił ode mnie głowę, uniósł piwo do ust, wypił do końca i powiedział: pieprzyć to gówno, chodźmy się upić. Zrobiłem krok do przodu i lekko chwyciłem doktora za łokieć, ale nie wiedziałem, co powiedzieć. Byliśmy dobrymi przyjaciółmi i podziwiałem jego liczne talenty, ale wiedziałem też, że należy do tych, którzy umrą młodo.
Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, Doc odsunął łokieć, spojrzał na mnie z góry i powiedział z sarkastycznym humorem: On jest matką nas wszystkich. Wszyscy się śmiali, z wyjątkiem tego, którego uspokoiłem. Wycofał się z grupy i stał w milczeniu, obserwując mnie. Zwiesiłem głowę i odszedłem w rozpaczy. Mój kumpel mocno chwycił Doka za ramiona. Zapytał, dlaczego to zrobił i powiedział, że zranił moje uczucia. To był jedyny raz, kiedy pamiętam słowo uczucia użyte w tej grupie macho. Doktor wyrwał się z uścisku mojego kumpla, spojrzał w moim kierunku i powiedział: Przechodzą mnie dreszcze i nie chcę mieć z nim więcej do czynienia. Odwróciłem się i powolnym krokiem ruszyłem w stronę domu. Mój przyjaciel poszedł za mną i poprosił, abym wrócił. Doceniłem jego troskę i życzliwość, ale powiedziałem mu: Po prostu już nie pasuję. Nigdzie. Wiedziałem, że zmieniłem się pod wpływem mojego doświadczenia. Mimo, że minęły miesiące, nadal wydawało się to bardziej realne i żywe niż samo życie. Nikomu nie opowiedziałem o tym doświadczeniu i nie mówiłem potem przez wiele następnych lat. To, z czego nie zdawałem sobie sprawy podczas tych wczesnych prób, to fakt, że kiedy wróciłem do ludzkiej postaci, wraz z nią pojawiło się moje ego. Ego jest przebiegłe, zaskakujące, potężne i cierpliwe. Czułem frustrację i odrzucenie, ponieważ oczekiwałem, że moje wysiłki przyniosą określony rezultat. Kiedy to nie tylko się nie zdarzało, ale przez większość czasu wydawało się, że dzieje się coś przeciwnego, moje przepełnione dumą, biedne ego zostało zranione. Czułem się niewystarczający, a to wszystko, czego potrzebuje ego, aby się włączyć. Użalanie się nad sobą to po prostu wywrócona na lewą stronę duma. Bawiłem się w Boga i nie zdawałem sobie sprawy, że wszystko, co mogę zrobić, wszystko, co powinienem zrobić, to nieść przesłanie. To, czy zostanie ono zaakceptowane, czy odrzucone, zależy wyłącznie od osoby. Nawet Bóg nie ingeruje w wolną wolę. Wszystko, co możemy zrobić, to zasiewać nasiona. Wraz ze zwątpieniem w siebie zacząłem wątpić w swoje zdrowie psychiczne i ważność tego doświadczenia. Próbowałem sobie wmówić, że to tylko sen wywołany traumą. Za każdym razem, gdy myślałem o tym doświadczeniu, wiedziałem, że to było prawdziwe, ale powtarzałem sobie, że to sen, a wszystko, co człowiek powtarza sobie w kółko, staje się jego poczuciem rzeczywistości. Przez kilka miesięcy spokojnie zajmowałem się swoimi sprawami. Nadal czułem niesamowity spokój, ale odizolowałem się i nie chciałem nikomu patrzeć w oczy. Cały wolny czas spędzałem na świeżym powietrzu, a ponieważ były to wakacje, oznaczało to prawie cały dzień każdego dnia. Najlepiej czułem się, gdy moje nogi zwisały nad wyciętym brzegiem w ustronnym zakolu strumienia lub gdy byłem daleko w głębi lasu. Uwielbiałem polować i łowić ryby jako dziecko i byłem w tym dobry, ale w tym okresie nie strzelałem, gdy nadarzyła się okazja, ani nie łowiłem na haczyk. Wędka i pistolet były tylko rekwizytami, aby ludzie nie pytali, co robię. To nie tak, że rozwinąłem niechęć do łapania i jedzenia dziczyzny i ryb. Po prostu byłem chory w domu. Chciałem umrzeć i podczas jednej z moich późniejszych wycieczek w plener modliłem się żarliwie do Boga, aby zabrał mnie do domu. Jednak gdy tylko to powiedziałem, fala pokoju i miłości przetoczyła się przeze mnie jak ciepły wiatr. Co ja mam robić? Krzyknąłem. Nie podobał mi się mój pakt, cokolwiek to było. To było dla mnie za trudne i czułem się uwięziony na szalenie wypełnionej bólem trzeciej skale od słońca. Zaprzeczenie temu doświadczeniu wydawało się niemożliwe. Żaden sen nie mógł mieć takiego efektu. To nie mogło całkowicie zmienić sposobu, w jaki myślałem i czułem. Moja motoryka, a zwłaszcza zdolność pojmowania, była lepsza niż przed wypadkiem, więc wiedziałem, że to nie efekt urazu głowy. Nie byłem szalony, ale nie byłem też normalny. Widziałem szaleństwo strachu napędzanego przez ego, które uważano za normalne. Niemal każdy sposób, w jaki zachowuje się świat, wynika z jakiegoś zrealizowanego lub niezrealizowanego strachu, a ja nie miałem żadnego z tych lęków, więc nie byłem normalny. Od tygodni odzywałem się tylko wtedy, gdy do mnie mówiono i nawet wtedy moje odpowiedzi były formą skróconą. Nie lubiłem nic nieznaczących rozmów. Ogólnie słowa wydawały się nieskuteczne, a ja tęskniłem za komunikowaniem się w sposób, w jaki to robiłem na równinach, z całkowitą prawdą, całkowitym zrozumieniem.
Jednak po kilku miesiącach zaczęła się szkoła i zostałem zmuszony do powrotu do społeczeństwa. Zacząłem trochę rozmawiać z członkami mojej rodziny i wymieniać uprzejmości z ludźmi, których spotkałem podczas codziennej rutyny, ale nie patrzyłem nikomu w oczy. Nikomu. Nie chciałem znać ich bólu. Nie sądziłem, że i tak mogę im pomóc, a nie chciałem już nikomu sprawiać przykrości. Zajmując się normalnymi czynnościami, starałem się wyrzucić to doświadczenie z głowy. Bardzo stopniowo wracałem do świata. Zaczęło się od prób zadowolenia ludzi, dawania im tego, czego chcieli, lub zachowywania się tak, jak wiedziałem, że tego ode mnie oczekują, aby dali mi to, czego chciałem. Na początku chciałem tylko akceptacji. Tak to się wszystko zaczyna. W ten sposób powstają społeczeństwa na bazie najmniejszego wspólnego mianownika i blokowana jest prawdziwie indywidualna myśl. Jedna drobna egocentryczna myśl narastała, gdy moje zewnętrzne pragnienia i potrzeby się mnożyły, a moje poszukiwanie przyjemności wzrastało. Zabrałem się za ponowne rozwinięcie typowego freudowskiego superego. Większość uczciwości, którą nadal stosowałem, była hamowana przez przewidywanie konsekwencji, dlatego wiele z nich zostało zredagowanych, przekręconych lub nieco przesadzonych. Nadal myślałem, że jestem uczciwy w porównaniu z innymi ludźmi. Moi przyjaciele zaufali mi z powodu mojej uczciwości, nawet czasami się tym chwalili. Nie skłamałbym w żadnej ważnej sprawie, ale nie działałem już z absolutną uczciwością, której nauczyłem się na równinach. Nie wiem, jak długo to trwało, ani kiedy dokładnie to się stało, ale pewnego weekendu upiłem się z chłopakami, żartowałem i zachowywałem się głupio. Jeden z gangu powiedział mi nawet: cieszę się, że wrócił stary Ron. Przez jakiś czas wszyscy bardzo się o ciebie martwiliśmy. Ponownie znalazłem akceptację, a niektóre z ich młodzieńczych wypowiedzi i rozumowania czasami miały dla mnie nawet trochę sensu, ale absolutną prawdą jest to, że zacząłem ignorować rozsądek mojej duszy, aby spełnić normę społeczną. Dużo się śmialiśmy i biegaliśmy wolni, jak gazele na prerii, ale nadal wiedziałem, że lew czeka, by wkrótce pożreć niektóre z nich. Nie wiedziałem dokładnie jak ani kiedy, po prostu wiedziałem, że to się stanie. Nigdy więcej o tym nie mówiłem i żałuję tego do dziś. Jako pierwszy odszedł mój najwcześniejszy przyjaciel z dzieciństwa, Terry, którego naprawdę kochałem. Terry i ja oddaliliśmy się od siebie przed wypadkiem, a po wypadku nie mogłem znieść widoku jego bólu. Był zbudowany jak Mike Tyson i nigdy nie przegrał ulicznej bójki, która w tamtych czasach bardziej przypominała regulowane mecze bokserskie niż dzisiejsze krwawe bójki. Te drobne mecze były nie tylko próbą siły, ale także integralności nastolatka. Ale Terry zaczął dotkliwie bić ludzi tylko dlatego, że mógł. Jego lęki i gniew pochłonęły go, a jego zła strona odebrała mu większość samokontroli. Bardzo mnie bolało, gdy zobaczyłem, jak się zmienił i jak cierpiał z tego powodu. Wiedziałem, że cierpiał znacznie bardziej niż ludzie, których ranił fizycznie. Pewnego ranka Terry z dużą prędkością zjechał z drogi powiatowej do rowu, zabijając natychmiast 3 pasażerów. Kilka godzin później Terry również zmarł w szpitalu. Wypadek wywołał spore zamieszanie w społeczności, a niektórzy z wielu wrogów, których sobie narobił, spekulowali, że Terry popełnił samobójstwo i zabrał ze sobą 3 innych. Wiedziałem, że zasnął lub stracił przytomność za kierownicą. Mój brat, Ted, był poza domem do późna w nocy i obudził mnie, kiedy wrócił do domu, aby mi o tym powiedzieć. Zadałem kilka pytań o szczegóły, ale to wszystko. Ted wiedział, jak blisko byliśmy z Terrym, a kiedy nie okazywałem smutku z powodu tej wiadomości, powiedział: czy nie jesteś zdenerwowany? Był twoim najlepszym przyjacielem. To musiało się wydarzyć, tylko tyle powiedziałem. Ted spojrzał na mnie dziwnie, wzruszył ramionami i poszedł spać. Doświadczenie śmierci nie tylko usuwa strach przed śmiercią, ale zmienia całe spojrzenie na końcowy proces życia. Prowadzący do tego proces może być przerażający, ale śmierć jest wspaniałym uwolnieniem i przejściem dla nas wszystkich. Dla niektórych to wielkie błogosławieństwo. Wiedziałem, że będę tęsknić za Terrym, ale to była samolubna forma żalu. Z powodu tego byłem naprawdę szczęśliwy. Wątpię, czy ktokolwiek inny znałby rozmiary jego zamętu i cierpienia w ostatnich kilku latach jego krótkiego życia.
Nie byłem jednak przygotowany na to, co wydarzyło się podczas pogrzebu. Mój kumpel, który tak naprawdę nie dbał o Terego, poszedł ze mną jako wsparcie moralne. Stałem samotnie przed trumną, w duchu życząc mu wszystkiego najlepszego, prawie mu gratulując, kiedy jego ojciec Bat podszedł do mnie od tyłu i objął mnie ramieniem. Powiedział coś, ale nie mam pojęcia, co to było, ponieważ w chwili, gdy mnie dotknął, ogarnęła mnie jego rozpacz. Wchodziło to we mnie przez jego dotyk i było tak intensywne, że nie wiem, jak to wytrzymywał. Wizje mnie i Terego bawiących się zabawkowymi traktorami w kurzu mieszały się ze scenami ciała Terego leżącego na noszach. Nie byłem tego świadkiem, to nie były moje wizje Terego i zdałem sobie sprawę, że moja obecność potęguje ból Bada. Po prostu nie mogłem sobie z tym poradzić. Wyrwałem się spod jego ramienia. W chwili, gdy zerwałem dotyk Bada, smutek i wizje ustały. Szybko opuściłem dom pogrzebowy. Przyjaciel mnie dogonił. Po przejściu jednej przecznicy schowałem się za żywopłotem i załamałem się. Nie musisz się wstydzić, płakać, Ron. Wiem, jak blisko byliście z Terem. Nie mogłem powiedzieć, że płaczę nie z powodu utraty przyjaciela, ale z żalu dla jego ojca. Nie mogłem mu powiedzieć o psychicznym połączeniu i nie mogłem mu powiedzieć, że w tym momencie płakałem głównie nad sobą. Miałem te wszystkie dziwne moce percepcji, a wszystko, co to robiło, to czyniło mnie i wszystkich wokół mnie bardziej nieszczęśliwymi. Postrzegałem te prezenty jako przekleństwo. Zacząłem uciekać w alkohol, bo tylko pod wpływem tego narkotyku mogłem wyprzeć się doświadczenia śmierci i w jakimś stopniu uciec od zdolności parapsychicznych. Doktor zginął następny, również w samochodzie. Po kilku latach zaprzeczania i picia, moje wysiłki, by zaprzeczyć mojemu doświadczeniu, zaczęły działać. To nadużywanie narkotyków i samo oszukiwanie się jednak skierowało mnie na ścieżkę do miejsca, w którym był płacz i zgrzytanie zębów. Podróż przez piekło. Jednak podczas tego długiego okresu nadal utrzymywałem 3 podstawowe zasady mojego doświadczenia z pogranicza śmierci. Niezdolność do samobójstwa, niezdolność do celowego krzywdzenia ludzi i brak strachu przed śmiercią. Bez tych podstawowych, niezaprzeczalnych zasad z łatwością mógłbym stać się jednym z najbardziej niesławnych złoczyńców w historii, a w pewnym momencie na pewno bym się zabił. Jednak z powodu tych 3 podstawowych zasad mentalna udręka i cierpienie, które znosiłem, znacznie się nasiliły. Często przekraczałem punkt udręki, który doprowadza większość ludzi do odebrania sobie życia, ale z powodu paktu nie mogłem nawet rozważać tego pomysłu dłużej niż przez kilka sekund. Chociaż walczyłem potężnie przez 2 dekady zaprzeczania, aby znaleźć łatwiejszą, łagodniejszą drogę, tak naprawdę nie było wyjścia, z wyjątkiem całkowitego poddania się sile wyższej na dnie rozpaczy. W samym punkcie całkowitego fizycznego, umysłowego i duchowego bankructwa, ponownie blisko drzwi śmierci, miałem pierwsze z długiej serii duchowych doświadczeń, których kulminacją było ostateczne oświecenie pod koniec 30. Ten okres intelektualnego oświecenia nie tylko rozwiał wszelkie wątpliwości co do mojego doświadczenia śmierci, ale oświetlił je zrozumieniem. Te 2 dziwaczne doświadczenia duchowe były jednakowo głębokie i komplementarne. Razem dały mi filozofię życia i śmierci, którą teraz, po kolejnych 20 latach, czuję się w obowiązku wyjaśniać. Dzięki mądrości z perspektywy czasu stałem się wdzięczny za ból i cierpienie, które znosiłem przez 2 dekady zaprzeczania. Były to bóle porodowe prawdziwego duchowego oświecenia. Żadne pojedyncze doświadczenie w życiu nie może być tak głębokie, jak moje doświadczenie śmierci. Jednak nie dało mi to pełnego zrozumienia drogi. Musiałem sam odkryć, co jest naprawdę dobre, cierpiąc z powodu tego, co było naprawdę złe, jak my wszyscy musimy. Więcej szczegółów z mojego życia nie podam z kilku powodów. Po pierwsze, zajęłoby to zbyt dużo miejsca i mogłoby cię znudzić. Mam o wiele ważniejsze rzeczy do opowiedzenia o niebie i ziemi oraz o życiu i śmierci, które dotyczą nas wszystkich. W ogólnym rozrachunku moje życie nie ma większego znaczenia niż twoje i naprawdę nie chcę żadnej uwagi. Poza tym, nie chcę ryzykować zranienia kogoś, kto wciąż żyje, szczegółowym opisem niechlujnych szczegółów.
Wystarczy powiedzieć, że wierzę, że te dwie dekady zaprzeczania były przerażającą częścią mojego układu z Bogiem. Nadal nie jestem pewien dokładnych szczegółów mojego paktu, ale może ta książka wypełni obietnicę i będę mógł wrócić do domu.